Dzień dobry. Poważna polityka to rozsądna polityka gospodarcza. Nie rozumiem więc, dlaczego nasi politycy od lat zmuszają młodych ludzi, aby brnęli w szarą strefę. Dlaczego? Otóż młody człowiek, który uczy się, studiuje i chciałby sobie dorobić pieniądze w weekendy albo w wakacje, na to, aby móc samemu zapłacić za kawę, za ciastka, za kino, pojechać nad morze z przyjaciółmi czy w góry i zarobi więcej niż 3000 zł w skali roku, obciąży rodziców w ten sposób, iż stracą ulgę podatkową wynoszącą aż 1000 zł na rok, podczas gdy wszyscy wiemy, że mniej więcej tyle kosztuje utrzymania dziecka miesięcznie, plus ewentualnie stracą też inne zasiłki socjalne dla rodziny, w szczególności wielodzietnych. Czy to jest rozsądne? Według mnie nie i należy w trybie pilnym zwiększyć możliwość zarabiania oficjalnego, legalnego przez młodzież w wakacje czy w weekendy. Jeżeli tylko chcą, to jest cenne, bo uczą się pracowitości i zaradności. Myślę, że kilkakrotnie tą kwotę, którą mogą zarobić, należy zwiększyć. Jeśli jesteśmy już przy temacie płac, no cóż, główny temat ostatnich miesięcy. Trudno go ominąć. Temat trudny społecznie, bo płace minimalne u nas są tematem trudnym. Na Zachodzie płace są o wiele wyższe i nasze społeczeństwo jeszcze dużo ma do nadgonienia. Jednak czy da się nakazem urzędowym dogonić inne gospodarki? Przykład Korei Południowej, której rok temu politycy doszli do władzy pod hasłem drastycznego wzrostu płacy minimalnej, dzisiaj pokazuje, że tak nie można. Wzrosło bezrobocie, zwolnienia, bankructwa małych firm i szybko wycofują się z tego pomysłu. Trzeba tutaj być bardzo ostrożnym, tak aby nie zrobić krzywdy gospodarce i ludziom, bo jeżeli ich płace za chwilę będą dużo mniej warte, to co z tego, że będą dużo wyższe? Rozsądek przede wszystkim. Dla najmniej zarabiających, dla biednych muszą być programy socjalne. Te dzisiejsze chyba słabo działają, skoro w 2018 roku wzrosło o 1/4 ilość osób żyjących w skrajnym ubóstwie do poziomu 5,4%, o 1,1% wzrosło w 2018 ilość takich osób w Polsce. Także 500+ powoli przestaje już działać, skoro w zeszłym roku urodziło się o 14 tysięcy dzieci mniej niż rok wcześniej. Dlatego myślę, że politycy muszą dość szybko zrewidować swoje pomysły. I tu nie chodzi o to, żeby komuś coś zabierać. Tylko pytanie, czy dawanie wszystkim po równo, albo dawanie tylko niektórym grupom społecznym jest rozsądne i czy te programy spełniają swoje cele. Myślę, że tutaj dużo trzeba porozmawiać. Wszystkie strony polityczne Polski muszą na ten temat rozmawiać wspólnie. Nikt nie ma jedynej mądrości na to, jak należy działać. Rozsądny rząd to taki, który słucha opozycji. Opozycja oczywiście musi mieć coś do powiedzenia. Przy okazji taki jeszcze jeden temat, który myślę, że warto poruszyć. Czy nie możemy pokusić się na to, żeby zlikwidować ogłupiające teksty reklam o tym, jak to musimy sobie sprawdzić substancje uczulające każdego lekarstwa? Ile jeszcze minut dziennie mamy spędzać na słuchaniu tych samych komunikatów radiowych, reklam lub telewizyjnych.
Czy naprawdę unijna biurokracja, też Polska przy okazji, uważa, że jesteśmy na tyle głupim narodem, że musimy takie rzeczy wciąż wysłuchiwać? To podobnie jak z ciasteczkami w internecie. Cookies, akceptacja, bo przecież kto by mógł pomyśleć, że ktoś nie wie dzisiaj o tym, że strony www rejestrują nas i chcą o nas wiedzieć jak najwięcej, a jeżeli tego nie klikniemy, to nie odczytamy zawartości strony. Czy nie czas pomyśleć o rozsądku i nie nabijać już więcej mediom kasy za to, że dodatkowe sekundy treści reklam zawierają te ubijające informacje? Rozsądek, proszę Państwa. Rozsądek w gospodarce i w polityce. Poważna polityka to taka, gdzie ktoś mówi czasem wszystkim: słuchajcie, tak dalej nie można. Liczę na Państwa głos 13 października. Ryszard Skotniczny, niezależny, bezpartyjny kandydat do Senatu, okręg 57, Krosno, Jasło, Brzozów. Dziękuję i do zobaczenia.